Dzień dobry! Dziś w menu Dorotki zupa chrzanowa. Wielu osobom ta zupa kojarzy się ze świętami Wielkiej Nocy, bo przeważnie w tym okresie jest podawana. A szkoda, bo to bardzo pyszna zupa i jeśli jesteście wielbicielami chrzanu, może będziecie robili i jedli ją częściej. Zapraszam Was na film. Zobaczcie, co będzie potrzebne. Ja zupę chrzanową przygotowuję na wędzonych żeberkach, bo to one nadają bardzo charakterystycznego i przyjemnego smaku i aromatu całej zupie. Tych żeberek jest około 700 gramów. I dodatkowo jeszcze aromat z białej kiełbasy. Biała kiełbasa może być i wędzona, może być i parzona, może być również surowa. Ja z uwagi na to, że są mocno wędzone te żeberka, dzisiaj korzystam z kiełbasy niewędzonej, parzonej, jak widzicie. Kiełbasy jest 300 gramów. To tyle z mięs. Warzywa. Por. I to jest ta zupa, gdzie można skorzystać z tej zielonej części pora, która jest troszeczkę bardziej twarda niż ta biała i ona jest też łykowata, ale tu się świetnie sprawdzi. Do tego trzy takie naprawdę spore ziemniaki, jedna duża cebula, ćwiartka selera, dwie duże marchewki i jedna pietruszka. To teraz przyprawy, bo to one nadadzą charakterystycznego smaku zupie, czyli jak się już domyślacie, chrzan. Ja tutaj mam bardzo dużo chrzanu i to dosyć mocnego, bo ten chrzan, który tutaj jest, to jest świeżo utarty. Oczywiście możecie skorzystać z takiego w słoiczkach, ale uwaga, wtedy zwróćcie uwagę, jaka jest zawartość procentowa chrzanu, bo możecie kupić sos chrzanowy, gdzie jest samego chrzanu 20% i on wtedy jest bardzo mało intensywny w smaku, musicie dodać go odpowiednio więcej, albo wybrać taki, gdzie zawartość chrzanu jest powiedzmy 90 czy 95% nawet. Wtedy jest bardzo mocny i intensywny i wtedy dodajcie go odpowiednio mniej. Tutaj musicie próbować. Czym jeszcze doprawiam? Jedną płaską łyżką majeranku, jedną łyżeczką soli, dwoma ząbkami czosnku, dwoma ziarenkami ziela angielskiego i jednym liściem laurowym. Tutaj obok jest jeszcze tłuszcz, na którym będę smażyć cebulę. Wystarczą dwie łyżki. Może to być oliwa, może to być olej, może to być również masło. Zupę proponuję Wam podać ze śmietaną, kwaśną śmietaną. Ja tutaj mam około 200 ml, to na tę całą ilość zupy, którą przygotuję w zupełności, powinno wystarczyć. Ze świeżym szczypiorkiem, no i oczywiście z jajkami. I ze składników to już wszystko. Oczywiście będzie potrzebna jeszcze woda, około 2,5 litra. A co będzie jeszcze potrzebne? Będzie potrzebny na pewno garnek, bo w nim będzie gotowana zupa i jeśli macie garnek z powłoką nieprzywierającą, to on w zupełności wystarczy. Jeśli nie, będzie potrzebna jeszcze taka patelnia, na której będziecie mogli usmażyć cebulę. A co jeszcze będzie potrzebne? Deska do krojenia, większy, mniejszy nóż, coś do obrania warzyw, nożyczki, chociaż niekoniecznie, bo można też przecież nożem sobie dać radę, wyciskarka do czosnku, no i coś do mieszania tej cebuli. Ze składników i z akcesoriów to już naprawdę wszystko, także ja zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania cebuli, czyli najpierw włączam ogrzewanie pod garnkiem na około połowę mocy kuchenki, przelewam do garnka tłuszcz i kroję cebulę w kostkę. Teraz taka moja uwaga, żeby Wam się wygodnie kroiło. Zobaczcie, z jednej strony tutaj, gdzie wyrasta szczypior, odkroiłam górną część cebuli, natomiast od korzonka nie odkrawam. Dlaczego? Dlatego, że taka cebula jest trzymana przez korzonek i teraz jeśli ją ponakrawacie z tej strony, zobaczcie, ona się będzie podczas nawet krojenia w bardzo drobną kostkę cały czas utrzymywać i bardzo ułatwi Wam takie krojenia. Zobaczcie, cebula już jest nakrojona, trzyma się i teraz można sobie kroić. Cebulę przesypuję do garnka na rozgrzany tłuszcz. Cebulę mieszam razem z tłuszczem i zmniejszam moc kuchenki do około połowy, żeby ona mi się nie przypaliła, a delikatnie zaczęła rumienić, a w międzyczasie przygotowuję czosnek.
czyli po prostu zdejmuję z niego łupinę, ażeby to było prościej, to po prostu zgniatam go wcześniej trzonkiem noża i przeciskam przez wyciskarkę do czosnku bezpośrednio na cebulę. Cebulę przesmażam razem z czosnkiem, ale pamiętajcie, żeby czosnku nie smażyć zbyt długo, bo taki czosnek zrobi się gorzki i zepsuje całą Waszą potrawę, czyli nie więcej niż 2 minuty. I kiedy cebula już się zrobiła taka rumiana, czosnek się podsmażył, zalewam wszystko wodą. A zalewam wodą oczywiście zimną. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że woda zimna spowoduje, że więcej smaku zatrzymacie w zupie. Natomiast jeżeli dolalibyście w tym momencie wodę gorącą i do takiej gorącej wody dorzucili mięsa i warzywa, to wtedy ten smak zostanie zachowany w mięsie i w warzywach. Ale dzisiaj robimy zupę, dlatego skupiamy się na smaku tej wody. Teraz do wody dokładam wędzone żeberka, pięknie pachną i one właśnie nadadzą aromatu zupie. I jeśli kiełbasa, której będziecie używali do zupy, jest kiełbasą parzoną, możecie dodać ją w tym momencie. Ja mam kiełbasę parzoną, więc dodaję do wody zimnej. Ale jeśli będziecie używali kiełbasy surowej, musicie dodać ją jak woda zawrze. Kiełbasę, ponieważ jest taka długa, przekrawam na pół i przekładam do zupy. Do zupy dodaję również sól, ziele angielskie i listek laurowy. Teraz zabieram się za przygotowanie warzyw. Marchewkę i pietruszkę obieram ze skórki. Selera obieram grubo ze skóry i tutaj już się sprawdzi o wiele lepiej nóż niż obieraczka do warzyw. Spora, jeśli jest taki gruby, odkrawam około 10 cm. Jeśli jest cieńszy, to 15. Dzielę na części, bo muszę, jak widzicie, taki por jest dosyć brudny od ziemi. Muszę go bardzo dokładnie umyć, także dzielę na części i płuczę pod bieżącą wodą. I te wszystkie warzywa, które przygotowałam, wylądują no prawie w całości, bo jedynie właściwie selera przekroję tylko na pół, wylądują w całości w garnku, dlatego że one mają oddać smak do wody, a finalnie przed podawaniem zupy będę je usuwała z garnka, także będzie mi o wiele łatwiej, jak one będą w całości. I jeszcze do tego por. Garnek z warzywami przykrywam pokrywką, zostawiając małą szparę i na małym ogniu doprowadzam te warzywa do brzenia. I od momentu, aż zaczną wrzeć, gotuję przez 20 minut. A w międzyczasie opowiem Wam, jak ułatwiam sobie robienie zakupów. Mam zainstalowaną w telefonie aplikację Moja Gazetka. Zobaczcie. Aplikacja już od samego początku ułatwia robienie zakupów, bo zaczynamy z nią od listy zakupów. Proszę bardzo, mam swoją własną listę, którą przygotowałam do przygotowania zupy chrzanowej. I teraz te wszystkie pozycje, które kupiłam, na przykład białą kiełbasę, zaznaczam, znika mi już z listy zakupów, a znajduje się po stronie kupione. I tak na przykład widzę, że już kupiłam kiełbasę, cebulę i chrzan. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy najnowsze gazetki, mamy ulubione sklepy, ale najpierw zacznę od sklepów. Tych sklepów jest ponad 100 i zobaczcie, możecie sobie wybrać sklep, który chcecie, który jest Wam po drodze, który lubicie i proszę bardzo, na przykład niech będzie taki Aldi, zaznaczacie serduszkiem i ten sklep już się znalazł w Waszej liście ulubionych sklepów i macie tutaj gazetki, które możecie otworzyć, przeglądać, proszę bardzo, Biedronka, Drogeria Hebe i na przykład niech będzie taki Lidl. I proszę bardzo, oglądam gazetkę z Lidla, mogę ją sobie powiększyć i popatrzcie, jaka fajna sprawa, brokuły. Mają bardzo atrakcyjną cenę i ja muszę sobie to zapamiętać. Zobaczcie, wystarczy, że przytrzymam na tych brokułach i ten produkt może zostać dodany do listy zakupów. Włącznie z tym, że po dodaniu, zobaczcie, on zostanie zapamiętany w mojej liście zakupów. Tu wrócę do listy zakupów i zobaczcie,
Ten produkt, strona pierwsza gazetki, od poniedziałku 4 marca do 6 marca jest dostępny. Proszę bardzo, mogę szybciutko do niego wrócić. On tu już jest zaznaczony takim kółeczkiem. Możecie sobie również wyszukać konkretnego produktu, którego potrzebujecie, na przykład takich chrzan, którego ja szukałam. Proszę bardzo, szukamy chrzanu i widzę, że chrzan jest dostępny w Stokrotce. No i tutaj zobaczcie jeszcze w różnych innych sklepach, w Selgrosie, w sklepie Mila. Możecie oczywiście każdy z tych produktów również sobie dodać do listy zakupów, żeby zapamiętać. Możecie również swoje karty lojalnościowe przypisać do aplikacji i w ten sposób mieć je zawsze przy sobie, niekoniecznie w portfelu, i nie martwcie się, że jeżeli zgubicie telefon albo przestanie Wam działać, albo go po prostu zmienicie, że te karty znikną, one są przypisane do Waszego konta mailowego, którym się logujecie do tych kart. Oprócz tego w aplikacji jest bardzo przydatna kolejna funkcja, to są dni handlowe. I proszę bardzo, możecie zobaczyć, kiedy są sklepy tutaj w widoku całomiesięcznym otwarte. Oprócz tego możecie sobie ukryć sklepy, których nie chcecie, żeby Wam się pojawiały gazetki. Lokalizacja. Jeśli ją włączycie, to będą Wam się pojawiały najbliższe sklepy, w których możecie sprawdzić promocje, te sklepy, którym Wam jest najbliżej. No, uważam, że aplikacja jest bardzo ciekawa i pomocna w codziennych zakupach. Także jeżeli możecie, zainstalujcie na telefonie, ona działa na wszystkich telefonach, na wszystkich systemach i ułatwcie sobie życie. A w międzyczasie mi się zagotowała woda. Jak widzicie, tutaj już porządnie wszystko bulgoczy. Ja muszę troszeczkę jeszcze zmniejszyć moc. No i teraz przez 20 minut niech te warzywa i wszystko się ze sobą gotują. Na około 5 minut przed końcem gotowania się warzyw i kości, które za chwilę będę wyjmować, obieram już cienko ziemniaki ze skóry. I naprawdę warto obierać wszystkie warzywa cienko, dlatego że zawsze pod skórą jest najwięcej witamin i minerałów. I kroję je w centymetrową kostkę. Ziemniaki pokrojone i gotowe są do wrzucenia do zupy, ale zanim to zrobię, wyjmę z niej wszystkie warzywa i kości. Chyba największy problem stanowi zawsze łowienie liści laurowych i ziela angielskiego. Mi się udało już wszystko wyłowić. To mięso podejrzewam, że będzie dla wielu dużą atrakcją, ale ono już się do zupy nie przyda. W tej chwili do gorącej wody z wywaru wrzucam ziemniaki. Przykrywam garnek i ponieważ ziemniaki są już w drobnej kostce, między 10 a 15 minut, w zależności oczywiście od odmiany, jakiej użyliście, potrzebują, żeby się ugotowały do miękkości. Także sprawdzę za 10 minut, w tej chwili poczekam, aż się zagotują i właściwie zostaną mi już tylko dwa składniki do prawienia zupy i zupa będzie gotowa. Kiedy ziemniaki są już miękkie, musicie to po prostu sprawdzać. Można zacząć hartować śmietanę. Jak to zrobić? Zimną śmietanę przelewam do większej miseczki i dolewam do niej gorącą zupę. Oczywiście stopniowo i cały czas mieszając. Do zahartowanej śmietany dodaję chrzan. Ja pozwolę sobie dodać cały chrzan, dlatego że znam chrzan, znam proporcje i wiem, że u mnie wszystkim to będzie smakować. Wy natomiast dodajcie najpierw tylko część, a potem już resztę uzupełnijcie w zupie. Kiedy chrzan jest równomiernie rozprowadzony w zahartowanej śmietanie, przelewam go do garnka z zupą. Wyłączam już teraz ogrzewanie pod garnkiem. Zupa jest prawie gotowa, prawie, bo wystarczy dodać do niej już teraz tylko majeranek. Z tym majerankiem też spróbujcie. Ja już znam proporcje, ale możecie go dodać również mniej, jak i więcej. Tak naprawdę zupa najlepsza jest na następny dzień, ale myślę, że wiele osób skusi się tym zapachem, który tutaj już wszędzie opanował całą kuchnię i myślę, że nie tylko.
Zupę chrzanową proponuję Wam podawać z jajkiem ugotowanym na twardo i jeszcze ze szczypiorkiem. Szczypiorek, jak widzicie, jest taki grubo pocięty, no i tu się bardzo do tego przydają nożyczki. I zupa chrzanowa jest gotowa. Prawda, że nie jest trudne jej przygotowanie? Jeśli nigdy nie robiliście zupy chrzanowej, to już się nie możecie wykręcić, że nie wiecie, jak przepis jest. Jeśli nigdy nie jedliście zupy chrzanowej, to napiszcie mi proszę, jak zrobicie, czy Wam smakowała. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowała tak jak mi i będziecie ją robili często, nie tylko na święta Wielkiej Nocy. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.